coraz częściej. A ja teraz co pamiętam. Teraz jest jako Cudy 2015, pamiętam go jak dzisiaj. Ten baletu ślepego to był wielki niewypał. Awantura lipa, przypał jakich mało. Chyba ze 20, wtedy mnie kopało. Śmiało można było wtedy ziomuś stwierdzić, że znowu jakimś cudem uniknąłem śmierci. Józefów izba przyjedź, tam zawiozła mnie karetka. Rentgen, prześwietlenie, no i połamana szczęka. Takie sytuacje bardzo dobrze się pamięta. Gdy na pastwę losu cię zostawia twój koleżka. Jazda była ciężka, jak nie jedna w sumie. Dlatego umiejętnie ten ból tak w sobie tłumie. To mało kto zrozumie, bo to szczęście jest w nieszczęściu. Ponieważ się związałem z kobietą w tamtym miejscu. Jak nie rozumiesz, pęciusz, skorzystaj ze słownika, żebyś mógł zrozumieć ciężki przekaz od kamyka. Wszystko ma swój koniec i początek, a każdy z nas swoje sumienie i rozsądek. To kontekst wyrwany z głębi serca, co daje w życiu szczęście, a potem z bólu skręca. Potencjał jest wielki, a ryzyko stałe. To o tym, jak tu żyłem i jak tu dorastałem. Stałem się człowiekiem, który ma wartości w sercu, bo w życiu można mieć szczęście w nieszczęściu. Wszystko ma swój koniec i początek, a każdy z nas swoje sumienie i rozsądek. To kontekst wyrwany z głębi serca, co daje w życiu szczęście, a potem z bólu skręca. Potencjał jest wielki, a ryzyko stałe. To o tym, jak tu żyłem i jak tu dorastałem. Stałem się człowiekiem, który ma wartości w sercu, bo w życiu można mieć szczęście w nieszczęściu. Pamiętam, a jak? Pamiętam to dokładnie, jak wtedy wyglądałaś naprawdę bardzo ładnie. Dosadnie spojrzałem głęboko w twoje oczy i w sumie już wiedziałem, jak to dalej się potoczy. W nocy i w dzień myślałem tylko o nas, jak tu cię do siebie na zawsze przekonać. Zacząłem mocno kochać z całego serduszka, w efekcie czego mamy małego oluśka. Popełniałem często błędy, bo też nie jestem święty. Dlatego ten mój grafik tak bardzo był napięty. A te kurwy z komendie prześladywały non stop. I żeby dały spokój, musiały wyjść na prostą. Trzeba było się otrząść, zarobić gdzieś sałatę, bo wciąż jebane psy wjeżdżały mi na chatę. Gadałem z adwokatem, on nie widział żadnej szansy, więc na dłuższy czas musiałem zniknąć z planszy. Tu i tam pijany byłem w koło. Jak zwykle w swoim życiu miałem problemów sporo. Nie za wesoło, zrobiło się kurwa naprawdę. Jak zatrzymali mnie wtedy za szybką jazdę. Przetrzepali astrę powoli i dokładnie. Chuja tam znaleźli, poczuli się zbyt fajnie. Bezprawnie tam na miejscu mnie pobili, po czym skurili nadgarstki i na pakę wrzucili. Przewieźli na komendę, zaczęli głupio pytać. Chcieli chyba, żebym kolegów zaczął sypać. Straszyli głupotami, prowadzili swoje gierki. Ja nie jestem kurwa Antek, nie ze mną te numerki. Frajerki jebane, co wy sobie myśleliście? Że złapaliście dziecko i go przestraszyliście? No zajebiście. Uśmiałem się po pachy, na koniec przesłuchania dostałem ze dwie blachy. Wszystko ma swój koniec i początek, a każdy z nas swoje sumienie i rozsądek. To kontekst wyrwany z głębi serca, co daje w życiu szczęście, a potem z bólu skręca. Potencjał jest wielki, a ryzyko stałe. To o tym, jak tu żyłem i jak tu dorastałem. Stałem się człowiekiem, który ma wartości w sercu, bo w życiu można mieć szczęście w nieszczęściu. Wszystko ma swój koniec i początek, a każdy z nas swoje sumienie i rozsądek. To kontekst
wyrwany z głębi serca, co daje w życiu szczęście, a potem z bólu skręca. Potencjał jest wielki, a ryzyko stałe. To o tym, jak tu żyłem i jak tu dorastałem. Stałem się człowiekiem, który ma wartości w sercu, bo w życiu można mieć szczęście w nieszczęściu. 4-8 przesiedziałem z jakimś petem spod Radomia, od którego tak jebało, że się szło skraftować zioma. Komar nic nie pomógł, ani zatykanie nosa. Specjalnie mnie wjebali na te cele z Hugo Bossa. Tam cząstek rósł na włosach, więc se można wyobrazić, że czymś gorszym niż korona można było się zarazić. A wreszcie kurwa włazi i zabiera mnie już stamtąd i wkoło mi powtarza, na ile mnie to zamknął. O kurwa, skąd ja znam to? Podajże, że strał guta. Robili popisówkę, zawijali na koguta. Są właśnie w tym momencie, pozdrawiam Taska tutaj. Słuchaj mordeczko, nie zapomnę tobie nigdy. Ja wtedy pokazałeś, jakie to są kurwa pizdy. Zrobili trochę krzywdy, napsikali w japę gazę, ale wtedy tamtym razem było szczęście w nieszczęściu, bo nie przybili mi tego rzuta na śródmieściu.